Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Odcinek dzisiejszy będzie o posiadaniu własnego konia, a zainspirowały mnie komentarze pod filmem o marzeniach. Zapraszam do oglądania. Posiadanie własnego konia to marzenie wielu z Was, tak jak zauważyłam właśnie w tych komentarzach pod filmem. I chcieliście odcinek właśnie o takim, jak spełnić to marzenie, jak kupić swojego konia, takiego wymarzonego. No więc sprawa wcale nie jest trudna, bo gdy wejdziecie na ogłoszenia typu LX albo Revolta, tam znajdziecie bardzo dużo ogłoszeń, jest bardzo dużo koni, więc bez problemu można znaleźć takiego, który będzie spełniał Wasze oczekiwania. A jak wybrać takiego konia właśnie wymarzonego? Podstawa, musicie wiedzieć, do czego chcecie, jak chcecie tego konia użytkować. Jeżeli chcecie, żeby ten koń chodził pod siodłem, jeżeli uczycie się dopiero jeździć, jeździcie rekreacyjnie, więc musi to być taki naprawdę spokojny koń. Nie ma co kupować konia takiego mocno temperamentnego z nadzieją, że jak mu dacie trochę mniej owsa, to się uspokoi, bo on się nie uspokoi, a gdy wy będziecie bali się na niego wsiadać i to będzie trwało jakiś czas, wtedy on będzie coraz gorszy i w końcu skończy się to tak, że będzie go trzeba sprzedać. Więc podstawa to to, że koń musi być dostosowany do waszych umiejętności. Tak samo, jeżeli dopiero uczycie się jeździć, a chcecie kupić źrebaka, to też nie jest dobry pomysł, bo jak wiadomo, takiego źrebaka można ujeździć dopiero, kiedy on będzie miał 3 lata i nie wiemy, jaki on będzie. Nie wiemy, na kim wy będziecie wtedy, w jakim momencie w życiu wy wtedy będziecie i co będzie, jak będziecie chcieli tego konia użytkować, a do tego czasu trzeba go utrzymywać. Zakup konia to droga, niedroga, zależy jak na to spojrzeć. Można kupić konia za kilka tysięcy, można kupić za kilka milionów. Jednak sam zakup konia to nie jest taki duży wydatek. Podstawa później to jest utrzymanie tego konia, ponieważ taki koń no raczej koło domu, w garażu stać nie będzie. Trzeba wybudować stajnię. Wybudowanie stajni to nie są wcale małe koszty i małe inwestycje, bo trzeba mieć stajnię, trzeba mieć pastwisko, trzeba gdzieś trzymać jedzenie dla tego konia. Ten koń w ogóle nie może być sam, więc musi być jeszcze jakieś inne zwierzę, jak nie koń, to przynajmniej koza albo baran, cokolwiek, tak żeby on nie zwariował. No i też jeżeli chodzi o nasz czas, dlatego że takiego konia no, musi ktoś być w domu, no bo jeżeli wypuszczamy go na pastwisko, na przykład przyjdzie burza, a rodzice pojadą do pracy, a wy do szkoły pójdziecie, no to ktoś musi tego konia z tego pastwiska ściągnąć, żeby on sobie nie zrobił krzywdy. Więc wszystkie te decyzje, jeżeli chcecie mieć konia koło domu, trzeba bardzo dobrze przemyśleć, czy jesteście w stanie tego konia właśnie koło domu utrzymać. Jeżeli chcecie tego konia utrzymać w pensjonacie, takim jak ten, czyli gdzie macie zapewniony boks dla niego, koń ma zapewnione wyjście na pastwisko, wyżywienie, ma posprzątany boks, wtedy za taki pensjonat trzeba zapłacić. Koszty pensjonatów są bardzo różne, zależne od tego, jaką infrastrukturę posiada ośrodek. Jeżeli jest hala, lążownik, karuzela, pastwiska, plac do jazdy o fajnym standardzie, no to wiadomo, że za taki pensjonat trzeba zapłacić. Jeżeli postawicie konia do tańszej stajni, gdzie na przykład nie ma hali, no to już musicie liczyć się z tym, że w zimie będą jakieś utrudnienia przy jeździe albo w momencie, gdy będzie padać, na przykład przez 2 tygodnie, że będą jakieś utrudnienia. Na to się po prostu trzeba nastawić. Jednak w większości osobom to nie przeszkadza i wiele osób, które znam, trzyma konia w takich pensjonatach i nie ma z tym problemu. Więc utrzymanie tego konia. Utrzymanie konia w pensjonacie to jest koszt około między, powiedzmy, gdzieś może w innych regionach Polski taniej, no to powiedzmy 500 do, no do 2000 nawet złotych miesięcznie, plus trzeba brać pod uwagę kowala, weterynarza. Kowal przyjeżdża co około 6 tygodni, są to koszty mniej więcej między 70 a 200 zł, w zależności co on robi. No i weterynarz to są takie podstawowe rzeczy jak szczepienia, jak odrobaczania, to nie są akurat duże koszty, bo to jest koszt około 100 zł na rok, znaczy na co pół roku. No i robienie zębów, powiedzmy około 200-300 zł raz w roku. No więc to nie są jakieś duże koszty. Podstawa to jest to utrzymanie tego konia miesięcznie, a też znalezienie kogoś do dzierżawy, kogoś, kto będzie dbał o tego konia, będzie go szanował, będzie go dobrze użytkował, wcale nie jest takie proste. Więc pisaliście o tym właśnie, strasznie dużo ludzi pisało o tym i lajkowało te komentarze, że waszym marzeniem jest posiadanie własnego konia, a ja akurat w tym momencie prowadziłam półkolonię z dzieciakami i zadałam takie pytanie im, czy ich marzeniem jest posiadanie własnego konia i powiem wam, że
może na tych 15 osób dwie odpowiedziały w pierwszej chwili, że tak, że to jest ich marzenie, ale same po chwili zastanowienia stwierdziły, że jednak nie, że jednak by wolały dzierżawić konia. Dlaczego? Dlatego, że dobrze zdają sobie sprawę z tego, że jest to bardzo duże obciążenie, że i jak pytałam, dlaczego by nie chcieli mieć tego konia, tak? Dlaczego to nie jest ich marzenie, dlaczego nie chcieli mieć tego swojego konia, to mówili, że nie chcą go mieć dlatego, że trzeba poświęcać mu bardzo dużo czasu. I to jest prawda. Do takiego konia trzeba przyjeżdżać około 5-6 razy w tygodniu, żeby się nim zajmować, bo go trzeba wyczyścić, trzeba wyczyścić mu kopyta, trzeba tego konia pojeździć. A przy tym trybie, gdzie chodzimy do szkoły, rodzice pracują, jest bardzo dużo zajęć, jeszcze żeby osiągnąć jakieś wyniki w nauce, często macie korepetycje, trudno jest znaleźć tyle czasu, żeby mieć przez te 5-6 razy w tygodniu 3 godziny, żeby poświęcić dziennie na konia w stajni. Powiem Wam na moim przykładzie, jak to wyglądało. Przez ostatnich 7 lat swojego życia nie miałam konia. Ostatniego konia właśnie musiałam sprzedać z przyczyn finansowych. Różnie się to życie układa. Akurat miałam taki moment, że no nie było mnie stać na jego utrzymanie. To była jedyne sensowne rozwiązanie. Była to dla mnie bardzo traumatyczna chwila i powiedziałam sobie wtedy, że już nigdy w życiu nie będę chciała mieć swojego konia. No ale ostatnio się to zmieniło. Akurat kupiłam nowe zwierzątko, ale zwierzątko jest po to, żeby ze mną pracowało. Fakt, sprawia mi bardzo dużo radości, bardzo dużo frajdy, bardzo się o niego martwię i staram się mu poświęcać dużo czasu. Ale ja tutaj pracuję, więc dla mnie jest to, że tak powiem, znacznie łatwiej. Ja bardzo dużo czasu spędzam w stajni, więc no, jakby będąc w pracy jestem u swojego konia. Mam takie, no, takie szczęście. Więc nie powiem, że trzeba się zastanowić, o czym się marzy, ale może zanim kupicie tego pierwszego wymarzonego konia, spróbujecie coś wydzierżawić, bo taka dzierżawa przez jakiś okres czasu, przez kilka miesięcy, pokaże Wam to, ile czasu potrzebujecie, żeby zajmować się koniem w stajni, na ile jesteście w stanie go wygospodarować, na ile są w stanie go wygospodarować te osoby, które będą Was przywozić do tej stajni, oraz czy jesteście w stanie samodzielnie zająć się takim konikiem. Więc to nie chodzi o to, żeby kogokolwiek jakby go przekonywać, żeby nie kupował tego konia, bo to nie o to chodzi. Trzeba realizować swoje marzenia, jeżeli jest tylko taka możliwość, trzeba kupić swojego konia, bo jednak taka więź, takie emocje, które są z tym związane, są niesamowite i niczym innym nie da się ich zastąpić. Jednak trzeba to wszystko robić z głową, bo pamiętamy o tym, że to jest zwierzę i że jesteśmy za nie odpowiedzialni. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam do oglądania kolejnych i do subskrypcji kanału. Cześć!